Znaczy, że wobec tych osób, które będą po prostu miały ten pozytywny test, będą można stosować to wszystko, co mówi ustawa. I słuchajcie, co mówi ustawa? Ustawa mówi, że można taką osobę przymusić do szczepień, można taką osobę zastosować środki przymusu bezpośredniego, o której decyduje lekarz lub felczer. I proszę Państwa, na czym to może polegać? Na przypięciu pasami, uchwytami, prześcieradłami lub kaftanem bezpieczeństwa. Czyli, proszę Państwa, wpisanie do chorób zakaźnych powoduje, że każdy z nas może być przykuty pasami, uchwytami, prześcieradłami lub kaftanem bezpieczeństwa. I to zadecyduje felczer, będzie pilnował tego, będą to wykonywać służby medyczne i mundurowe. Proszę Państwa, i teraz ile to ma trwać? Więc to polega na bezpośrednim unieruchomieniu. No jest napisane nie dłużej niż 4 godziny, ale w razie potrzeby stosowanie tego przyboszu może być przedłużone na następne okresy 6-godzinne, przy czym nie dłużej niż 20 godzin łącznie. Proszę Państwa, czyli można na 24 godziny człowieka przykuć pasami do łóżka. Gdzie to będzie? No pewnie będą nas trzymać w izolatoriach, takich jak w Australii pokazywali za siatką, drutem kolczastym, izolatoria, które przypominają obozy koncentracyjne. Hitlerowcy. Tak jest. Ja nie godzę się na to i chyba my wszyscy tutaj, żeby w tym państwie, w naszym kraju, w naszej ojczyźnie znowu pojawiły się obozy koncentracyjne, gdzie będziemy my trzymani. Precz z faszyzmem! Proszę Państwa, jak taka osoba może być kierowana? Okazuje się, że według ustawy Państwowy Inspektorat Sanitarny, przed którym tutaj protestujemy, oprócz oczywiście takie osoby, które wiadomo są zakażone i tak dalej, ale może też wysłać osobę podejrzaną o zakażenie. Czyli nie mając dowodów, że ta osoba miała kontakt z osobą zakażoną, czy kontakt z tam czynnikiem biologicznym, po prostu on może podejrzewać. Albo na podstawie donosu, albo czegoś innego. Proszę Państwa, to jest potężne źródło nadużyć. Czyli tak naprawdę może każdą osobę po prostu tak wysłać na no kwarantannę, szczepienia i do izolatorium. I teraz proszę Państwa, jak to ma przedstawić? Może to powiedzieć, mogą to być przekazywane w każdy możliwy sposób, w tym ustnie. Czyli może po prostu sobie powiedzieć, pani idzie na kwarantannę, idzie na szczepienie, idzie na badanie. Nie wymaga uzasadnienia. Czyli nie wymaga uzasadnienia. Jeśli nie wymaga uzasadnienia, czyli nie wymaga podpisu, nie wymaga wytłumaczenia się, w zasadzie nie można tego zaskarżyć, tak? Więc mamy na zasadzie na widzimisię. Jeśli w ustawie jest na widzimisię, to jeśli taki inspektor sanitarny wyśle kogoś na przymusowe szczepienia czy do izolatorium, nie będzie się musiał tłumaczyć. Po prostu powie, że w ustawie było, że nie musiał uzasadniać, nie mu się tak wydawało. Już sobie zdajemy sprawę, jak to są potężne możliwości nadużyć. Ale proszę Państwa, myślę, że politycy sobie nie zdają sprawy, szczególnie ci, którzy są w opozycji, chociaż oni też COVID-a, no nie wszyscy, ale oczywiście oni też te COVID-owe popierali, te ustawy, ale oni sobie nie zdają sprawy, że prawdopodobnie ekipa rządząca wykorzysta to w tych wyborach, które będą za rok, do tego, żeby no, na zasadzie podejrzenia wysyłać ich na kwarantannę czy do izolatorium na 2 tygodnie, później kolejne 2 tygodnie i tak będzie to wyglądało podczas na przykład kampanii wyborczej, więc mam nadzieję, że sobie uświadomią, jaką broń dali tutaj ekipie rządzącej. Więc proszę Państwa, natomiast chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Jest tutaj
pewien ciąg zdarzeń. Najpierw była procedowana ustawa dotycząca zamykania szkół i wysyłania na naukę zdalną i ona wchodzi od 1 września. Czyli już przygotowują szkoły, żeby wysyłać tam na 4 sposoby. Czyli oczywiście epidemia, oczywiście, znaczy tam dodatkowo za niska temperatura w szkole, jakieś tam wydarzenie, czyli jakaś manifestacja, czy tam jakieś, jakieś takie wydarzenie, czy jakieś inne zagrożenia. No na przykład można sobie wyobrazić, jeśli to byłby rok szkolny, to takie zatrucie odry mogłoby być też powodem do zamknięcia szkół. Więc mamy sekwencję, zamykanie szkół, mamy kolejną, przygotowanie do przymusowych szczepień, izolatorium, i pewnie pojawią się kolejne elementy, czyli widać, że tak zwany zamordyzm kroczy i przygotowują się na jesień. Tak to wygląda. I proszę Państwa, jak już powiedziałem, to kończąc, chciałem powiedzieć też właśnie to co się dzieje w szkołach, też jest niepokojące. Dlatego powołujemy tutaj grupę Ruch Ochrony Szkoły. Zapraszamy na jutrzejszą konferencję pod Ministerstwem Edukacji i Nauki na ulicy Szucha 25 o godzinie 12. Jesteśmy przeciwni zamykaniu szkół specjalnych, w szczególności zdalnemu nauczaniu i seksualizacji dzieci. Więc tutaj zapraszamy wszystkich też do udziału. Dziękuję.